Wykreowanie się społeczeństwa informacyjnego na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci doprowadziło do powstania różnych rodzajów fobii społecznych. Jednym z nich jest hikikomori, czyli odosobnienie i kompletna izolacja od świata zewnętrznego. Nazwa pochodzi z języka japońskiego, a konkretnie zestawienia słów hiku oznaczającego wycofać się oraz komoru, czyli ukrywać się. Zapytasz, co wspólnego z tym zjawiskiem ma nowo powstałe społeczeństwo informacyjne. W świecie, w którym informacja traktowana jest jako najcenniejsze dobro, nie ma potrzeby prowadzenia aktywnego życia społecznego. Dawniej uzyskanie jakiejś informacji wymagało zasięgnięcia jej u źródła, wyjścia do ludzi i socjalizowania się z nimi. Dziś natomiast każda informacja jest na wyciągnięcie ręki. Albo raczej kliknięcie myszki, a samo przesyłanie, przetwarzanie i przechowywanie danych odbywa się w sposób w pełni zdalny i zautomatyzowany. Interakcje społeczne stały się więc dla wielu osób zbędnym elementem życia, co doprowadziło do ich izolacji i odosobnienia. Jaka jest geneza hikikomori? Nie bez powodu słowo hikikomori pochodzi z języka japońskiego to właśnie w Japonii w latach 90. XX wieku zaczęto obserwować nasilanie się zjawiska polegającego na nieopuszczaniu miejsca zamieszkania przez więcej niż 6 miesięcy oraz na niekontaktowaniu się z ludźmi z wyjątkiem domowników Zazwyczaj dotyczyło to ludzi młodych, którzy kończą bądź dopiero co skończyli szkołę, studiują lub właśnie rozpoczęli swoje życie zawodowe. Współcześnie zjawisko dostrzegalne jest w całym społeczeństwie. Dotkniętym przez nie ludziom towarzyszą często zaburzenia psychiczne, wynikające z długotrwałego odosobnienia, jak chociażby wspomniane wcześniej spektrum fobii społecznych. Fobie społeczne definiuje się jako dyskomfort, lęk lub nawet strach przed wszelkimi interakcjami z innymi. Takimi jak przemawianie publiczne, jedzenie na mieście czy nawet zwykłe przechadzanie się w tłumie. Osobom dotkniętym przez fobie towarzyszy nieustanne przeświadczenie, że są wnikliwie obserwowane i oceniane przez innych, że ich myśli i emocje są z łatwością odczytywane oraz że społeczeństwo odrzuca takie jak oni jednostki. Czyli w ich mniemaniu słabe i nienormatywne. Hikikomori doświadczają wielu kompleksów dotyczących zarówno ich wyglądu zewnętrznego, jak i posiadanych umiejętności oraz poziomu przydatności dla społeczeństwa. Uważają się niekiedy za bezwartościowych i bezużytecznych. W celu uniknięcia bodźców wywołujących fobie, osoby te zaczynają się stopniowo izolować. Nie leczą więc swoich zaburzeń za pomocą jakiejkolwiek terapii, tylko eliminują ich przyczynę. Dzieje się to kosztem zdrowia psychicznego, a także zdolności interpersonalnych. Garść statystyk dotyczących Hikikomori. Skala zjawiska Hikikomori jest przerażająca. Dotyka ona ponad miliona osób w samej Japonii. Co stanowi około 1% populacji. Może 1% sam w sobie nie robi takiego wrażenia. Natomiast weźmy pod uwagę, że chodzi o osoby, które latami nie opuszczały swojego domu ze względu na strach przed interakcją z innymi. Ciekawy jest również wewnętrzny rozkład wśród tej grupy, gdzie wyszczególnić można kilka istotnych podgrup. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na podział ze względu na wiek. Obecnie szacuje się, że w przedziale od 40 do 64 lat jest nieco ponad 600 tysięcy samotników, a w przedziale od 15 do 39 550 tysięcy. Można zatem wysnuć wniosek, że Hikikomori dojrzewa wraz z japońskim społeczeństwem, a niektórzy ludzie po prostu umrą w samotności po latach wyobcowania z życia. Innym interesującym wskaźnikiem jest rozkład zjawiska ze względu na płeć. Hikikomori to w około 76% mężczyźni. Tempo, w jakim diagnozowane są przypadki kobiet, wskazuje jednak, że ta statystyka może się nieco wyrównać na przestrzeni najbliższych lat, przez co nie będzie tu aż takiej dysproporcji. Według badań, co trzeci Hikikomori za powód swojego odosobnienia uznaje przejście na emeryturę. Daje to przykre wnioski na temat japońskiego społeczeństwa. Można w nim liczyć na interakcje z innymi pod warunkiem bycia przydatną jednostką. W momencie kiedy produktywność się kończy, to osoba taka w znacznej części przypadków jest skazana na samotność. Co piąty samotnik odizolował się z powodu braku umiejętności nawiązywania kontaktów i relacji lub przez chorobę. Często również przyczynę izolacji stanowi niedopasowanie się do miejsca pracy. Jak żyją hikikomori? Można się zastanawiać skąd hikikomori mają pieniądze na przetrwanie. Skąd biorą pożywienie albo inne niezbędne rzeczy? Spora część utrzymywana jest przez rodziców lub przez najbliższą rodzinę, przebywając w jednym pomieszczeniu praktycznie bez przerwy. Ci zaś, którzy mieszkają zupełnie sami, zamawiają jedzenie przez internet i proszą o pozostawienie go przed drzwiami. Internet zazwyczaj stanowi bardzo ważny element życia tych osób, będąc zasadniczo jedyną formą komunikacji ze światem. Stwarza pozory utrzymywania jakichkolwiek interakcji, podobnie zresztą jak telewizja. Jeden z Japończyków, z którym przeprowadzono wywiad, stwierdził, że potrzebuje odgłosów telewizji w pokoju, bo wtedy czuje się lepiej. Jest to swoiste zatracenie się w wirtualnym świecie, zatarcie się granicy pomiędzy nim a tym, co rzeczywiste. Hikikomori potrafią dosłownie zanurzyć się w konsumowanych treściach. Czy to grając w gry, czy oglądając seriale. Znane są również przypadki osób pochłoniętych przez czytanie komiksów. Często w ciele 30-latka może być zamknięta niedojrzała osoba, pozbawiona umiejętności społecznych, za to mająca bardzo rozległy swój własny świat, coś na kształt dziecka w sferze mentalnej. Co ciekawe, osoby te często wykazują większą aktywność nocą. Edward Osborne Wilson w książce o Naturze Ludzkiej napisał. Na jednym biegunie znajdzie się mniejszość ludzi, których praca pozwoli utrzymać technikę zapewniającą wysoki standard życia większości. Na drugim biegunie będą ludzie nie nadający się do pracy, ale u których w znacznym stopniu zaniknie granica między rzeczywistością a tworami wyobraźni, przynajmniej na tyle, na ile da się to pogodzić z ich fizycznym przetrwaniem. Cytat ten świetnie oddaje charakter życia Hikikomori. Oczywiście w Japonii nie brakuje również skrajnych przypadków. Sytuacje, w których samotnie mieszkająca, młoda osoba zwyczajnie umiera w swoim mieszkaniu z głodu, ponieważ nie miała w sobie potrzeby przygotowania jedzenia bądź zakupienia gotowego posiłku, zdarzają się tam dość często. Po kilku tygodniach znajduje się ciało takiej osoby, którą zaczęto się interesować dopiero wtedy, jak przestała opłacać rachunki albo kiedy zapach jej ciała w stanie rozkładu, zwrócił uwagę sąsiadów. Przez całe tygodnie a czasami nawet miesiące, śmierć tych ludzi nie została przez nikogo zarejestrowana, jakby ich dotychczasowe życie po prostu nie miało znaczenia. Musimy wyróżnić, co jest przyczyną: presja społeczeństwa, środowiska, rodziny, strach przed porażką. Hikikomori zwykle zaczyna się jako odmowa uczęszczania do szkoły. Młodzi ludzie czują się często przytłoczeni wysokimi oczekiwaniami ich otoczenia i konkurencją. Uczniowie z reguły muszą uczęszczać na dodatkowe zajęcia prywatne po szkole. Od mężczyzn oczekuje się ukończenia dobrych studiów, znalezienia dobrej pracy i założenia rodziny. Zamknięcie się w pokoju jest formą eskapizmu ucieczki od oczekiwań innych ludzi. Naganna jest każda odmienność od zwyczajów czy reguł grupy. Po drugie, rozbieżność. Kontrast pomiędzy własnymi, prawdziwymi uczuciami i pragnieniami, a zachowaniem prezentowanym na zewnątrz popychają ich do izolacji. Po trzecie, sytuacja finansowa. Zamożna klasa średnia ma środki finansowe na zapewnienie bytu i opieki dorosłemu dziecku. W rodzinach gorzej usytuowanych dzieci muszą rozpoczynać pracę wcześniej. Po czwarte, sytuacja rodzinna. Rodzice często nie potrafią rozpoznać początkowej izolacji swojego dziecka lub niewłaściwie reagują. A rozpieszczanie dziecka i nadopiekuńczość oraz wzajemna silna zależność, jak to ma miejsce zwłaszcza w związku matka-syn, upośledza niezależność młodzieży. Po piąte, sytuacja na rynku pracy. Długotrwała stagnacja gospodarcza zmieniła japoński rynek pracy, którego deregulacja w następstwie globalizacji i przedłużającego się spowolnienia gospodarczego od początku lat 90. doprowadziła do drastycznego spadku stałego zatrudnienia. Podczas gdy poprzednie pokolenia pracowników mogły polegać na zatrudnieniu w swojej firmie aż do emerytury, dzisiaj młodzi dorośli często nie mogą znaleźć pracy. Zmusza to do reorientacji tradycyjnych celów życiowych. Problem jest tak znaczący, że w Japonii powstają specjalne zajęcia terapeutyczne w grupach, mające na celu choćby minimalne zaangażowanie hikikomori w życie społeczne. Organizuje się spotkania, początkowo oczywiście raz czy dwa razy w miesiącu, po to, żeby nie odstraszyć potencjalnych uczestników. Zazwyczaj daje się im jakieś zadania, pracę do wykonania, często bardzo podstawową, jak na przykład utworzenie pliku w Excelu albo wysłanie maila. A wszystko po to, żeby choć na kilka godzin wyciągnąć ich z pokoju. Oprócz tego, coraz popularniejszy staje się zawód opiekunki dla osób samotnych. Polega on na spędzaniu czasu z takimi ludźmi i stopniowej ich socjalizacji. Od pierwszych kontaktów między opiekunką a pacjentem do wyjścia z domu mogą minąć miesiące terapii i przekonywania, że warto. Problem polega na tym, że większość Hikikomori zbudowało sobie strefę komfortu w swoim mieszkaniu i zwyczajnie nie chce jej opuszczać. Przebywanie w jednym, dobrze znanym im miejscu daje złudne wrażenie kontroli i panowania nad własnym życiem. Nie ma się co dziwić, skoro wszelkie bodźce wywołujące jakikolwiek dyskomfort są po prostu eliminowane z życia. Łączy się to poniekąd z ideą kokonizmu, czyli z budowaniem własnej, prywatnej przestrzeni, dającej poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Kokonizm stanowi jednak świadomy przejaw bycia domatorem i nie zakłada w żaden sposób izolacji społecznej. Nie ma negatywnego wydźwięku. Idea ta powstała wśród zapracowanych ludzi biznesu, odnoszących na tym polu znaczne sukcesy, jednak zmęczonych i potrzebujących odpoczynku w odpowiednich warunkach. I właśnie takie warunki tworzą sobie w swoim mieszkaniu, gdzie mają możliwość oddzielenia swojego życia prywatnego od pracy. Izolacja może nieść ze sobą szereg korzyści, spowalniając znacząco tempo życia, dając poczucie kontroli i bezpieczeństwa, czy pomagając się nieco odnaleźć i ustalić swoje priorytety na nowo. Mowa tu jednak o izolacji kontrolowanej, zaplanowanej jako epizod, po którym powrócimy do normalnego funkcjonowania. Brak kontroli nad samotnością może prowadzić właśnie do hikikomori która zaczyna mieć swoje odpowiedniki na mniejszą skalę w innych krajach niż Japonia. Prowadzi to do wniosku, że problem nie wynika tylko i wyłącznie z kultury czy mentalności Japończyków, czy z ich sytuacji społeczno-ekonomicznej, ale może być głębiej zakorzeniony w ludzkiej psychice i ujawniać się pod wpływem odpowiednich okoliczności. W Europie podobne zjawisko określa się mianem nit, o którym powstał już osobny film na kanale. Oczywiście nie należy łączyć ze sobą hikikomori i nitu, bo są to osobne zjawiska, jednak mechanizmy w nich występujące i skutki społeczne są stosunkowo podobne. Podsumowanie odcinka. Hikikomori w odróżnieniu od fobii społecznej nie jest chorobą czy zaburzeniem. Blisko 45% przypadków nie spełnia kryteriów zaburzeń nastroju czy zaburzeń lękowych. Zaburzenia te mogą być wynikiem lub następstwem hikikomori, jednak nie są dokładnie tym samym. Według badaczy nie ma jednej skutecznej metody przywracania dotkniętych hikikomori do normatywnego sposobu życia. Problem polega na tym, że osoby te nie są przerażone samotnością czy izolacją, tylko obojętnością i pogardą ze strony innych ludzi. Oczywiście same tak to odbierają, Niekoniecznie ktoś musi przejawiać wobec nich celową pogardę. Odizolowanie się od materialnego świata powoduje, że człowiek preferujący Hikikomori nie może zostać przez ten świat zraniony. Czy jest więc to po prostu styl życia wykreowany pod wpływem przytłaczającego społeczeństwa, jakim niewątpliwie jest Japonia? Badacze ciągle poszukują odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję za dotarcie do końca. Nie zapomnij ocenić, skomentować i wpaść na niewiem.pl po skarpetki z bobrami. Do usłyszenia w następnym odcinku.